Witam, Bogdan Wasztyl na kanale Stowarzyszenia Auschwitz Memento w podcaście Opowiedz im o Auschwitz. Dziś odcinek 38. Przeciw złu Auschwitz, Kolbe Pilecki, Kołodziej. Będzie to opowieść o ludziach, którzy się nie poddali, którzy mimo niesprzyjających warunków zachowali człowieczeństwo, godność, wiarę w lepsze jutro, ale też wiarę w człowieka. Jesteśmy w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury, w miejscu, do którego zawsze chętnie przyjeżdżamy i tym samym inaugurujemy cykl Opowiedz im o Auschwitz na żywo. Apelujemy do naszych słuchaczy, że jeżeli macie taką wolę, możecie w swojej miejscowości zorganizować takie spotkanie, współpracując z instytucjami kultury w waszej gminie. Drodzy Państwo, czy mamy na sali 17-latka albo młodzież w wieku zbliżonym? Pokaż się. Dziewczyna, tak? Wyobraź sobie swojego kolegę, który nazywa się Marian Kołodziej. Ma 17 lat, jest uczniem gimnazjum w jednej z wielkopolskich miejscowości. Po wybuchu wojny jego rodzina, polska rodzina, zostaje wysiedlona, bo te tereny mają być bardzo mocno germanizowane. Pochodzi z dobrego domu, zaznał, tak jak Kolumbowie urodzeni w latach 20., patriotycznego wychowania, jest harcerzem. Nie godzi się z okupacją niemiecką. Próbuje zrobić wszystko, żeby walczyć o wolną Polskę. Jedynym sposobem tej walki wydaje się przedostanie się do tworzącej się we Francji Armii Polskiej. I Kołodziej z gimnazjalnym kolegą Marianem Kajdaszem podejmuje taką próbę i chce przez Węgry dostać się do Rumunii, a stamtąd do Francji. Jak wielu jego rówieśników w tamtym czasie. Zostaje schwytany poprzez więzienie w Tarnowie 14 czerwca 1940 roku w pierwszym transporcie trafia do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Nikt nie wie, co to jest obóz koncentracyjny wtedy jeszcze. Ten dzień 14 czerwca jest uznawany za początek funkcjonowania obozu. Spośród 728 więźniów pierwszego transportu większość stanowili właśnie młodzi ludzie. I często jest tak, że to młodzi ludzie są uczestnikami historii, często złej historii. Wyładunek na rampie w Auschwitz. Tych 728 ludzi wyrwanych, co prawda już z więzienia w Tarnowie, ale z innego świata, spotyka się nagle z czymś, o czym nie mają pojęcia. Osaczają ich ubrani w pasiaste mundury, wydaje im się, że marynarze, a tymczasem kilkudziesięciu brutalnie, straszliwie brutalnie zachowujących się ludzi. No i oczywiście mnóstwo SS-manów ujadające psy. Wrzask, hałas i bicie. Bicie, kopanie, często do nieprzytomności. Za nic. Tak po prostu, na przywitanie. I tak zaczyna się horror. I ci ludzie, którzy przybyli z normalnego świata, często niedoświadczeni życiowo, bo to młode osoby, stykają się z czymś, czego nie rozumieją. Bo nikt nie rozumie takiej brutalności. Nikt nie rozumie wymierzania kar za nic. Tam nie było winy, a były tylko kary. I nagle przychodzi im poznać świat, który na opisanie którego brakuje słów. Kiedy Pilecki przybywa do Auschwitz we wrześniu 1940 roku, też w pierwszych godzinach przeżywa podobny szok, jaki dane jest przeżyć wszystkim tym ludziom, którzy do Auschwitz są kierowani. Też jest zszokowany tym natłokiem brutalności, a po chwili ten szok jest potęgowany świadomością, że jest się zupełnie bezbronnym. W tym świecie Auschwitz więźniowie nie mają żadnych praw. Nie mają się do kogo odwołać. Świat Auschwitz zbudowany jest zupełnie absurdalnie,
I z tych absurdów wynika, że więzień ma tylko obowiązki, którym nie może podołać. Bo tak jest ten świat zorganizowany, żeby więzień nie mógł podołać. A skoro nie może podołać, to ciągle jest narażony na kary. A kary mogą być drakońskie. Dlatego, że bezpośrednimi przełożonymi tych więźniów uczyniono również więźniów, niemieckich kryminalistów, sprowadzonych z obozu Sachsenhausen. I tym niemieckim kryminalistom oddano władze obozowe, oddały absolutną władzę nad całą resztą, nad ludzkim życiem. Od nich mogło zależeć, od kaprysu, od humoru, czy kogoś zakatują na śmierć, czy pozwolą mu trochę żyć. Nikt ich z tych śmierci, z tych ofiar nie rozliczał. A oprócz tego oczywiście były kary regulaminowe. Najbardziej wpływowy więzień był nikim wobec najniższego rangą SS-mana. Ale ten i w tym świecie, w tej hierarchii więźniarskiej były funkcje, które dawały możliwość bycia panem życia i śmierci. W takim świecie jest bardzo trudno funkcjonować, bo ten świat jest zbudowany w taki sposób, żebyś nie czuł się godnie, bo nie możesz się czuć godnie w takich warunkach, kiedy jesteś sponiewierany, kiedy ci udowadniają na każdym kroku, że twoje życie nic nie znaczy, kiedy to życie rzeczywiście nic nie znaczy, bo to sobie uświadomisz. Bo może zależeć od kaprysu, kiedy trudno znaleźć sposób na to, jak przeżyć, bo nawet jak przeżyjesz pół dnia czy kolejny dzień, to możesz nie wytrzymać jeszcze następnego. Tam odwrócono zupełnie pojęcie. Tam praca jest śmiertelną pułapką. Nie jest dobrem, nie jest czymś, co nas kształtuje i pozwala nam żyć. Tam praca ma cię wykończyć. Każą ci ją wykonywać truchtem, zamęczają cię bez powodu. Kiedy przez cały dzień rozładowujesz wagony z materiałów budowlanych, to jeszcze po takim koszmarnym dniu pracy masz wracać do obozu truchtem, niosąc dwie cegły w uniesionych dłoniach. To jest masakra. Tam sport, zwykłe sportowe ćwiczenia mogą się okazać zbrodniczą karą, bo mają być wykonywane aż do utraty świadomości, aż do utraty przytomności. A jeżeli nie podołasz, to jeszcze cię pobiją. Zakatują, bo to nie jest zwykłe bicie, to jest katowanie w wykonaniu tych niemieckich nadzorców. Więc to jest świat, w którym nie ma się wyjścia. Wymaga się od ciebie ciężkiej pracy, ale przebywasz w warunkach ciągłego niedożywienia, głodowych racji żywnościowych. To jest świat, w którym musisz znać język niemiecki od razu, bo jak go nie znasz, nie rozczytujesz komend, to zasługujesz na karę i narażasz się na to, że możesz utracić życie. To jest świat, w którym odczuwa się ciągłe zagrożenie śmiercią. Codziennie, a nawet wiele razy dziennie. I trudno jest z taką świadomością trwać. I do tego świata trafia Marian Kołodziej, 17-letni chłopak pochodzący z dobrego domu, dobrze wychowany. To nie jest miejsce dla grzecznych chłopców. A jednak on próbuje jakoś, jak inni również, w tym świecie funkcjonować i uczyć się tego świata. Może to jest absurdalne, ale Kołodziej to wspominał. Jedynym łącznikiem dla niego z normalnym światem, a tę łączność z normalnym światem on bardzo chciał utrzymać, był fakt, że nawet będąc śmiertelnie głodnym, kiedy dostawał ziemniaka, zawsze obierał go z łupiny. I tej łupiny nie jadł. Inni jedli. Ale dla Kołodzieja to był jedyny łącznik ze światem. I jak toczą się obozowe losy tego chłopaka? Ano, bardzo dramatycznie, proszę Państwa. Trafia do złych komand. Komanda to są grupy robocze, bo więźniowie muszą pracować. W tym czasie obóz się buduje, rozbudowuje, wyburza się domy po wysiedlonych mieszkańcach. Praca wykonywana w ciężkich warunkach, biegiem, bez zabezpieczeń, bez specjalistycznych narzędzi. Niesie za sobą wiele ofiar, bo jest wiele wypadków. Kołodziej jakoś trwa. W którymś momencie zostaje Leichenträgerem. Wiecie Państwo, co to znaczy? Nosicielem trupów,
Ludzie umierają w różnych miejscach w obozie, zostają zakatowani, zostają zamordowani. Ciała znosi się w jedno miejsce, do kostnicy i grupy Leichenträgerów krążą po obozie i znoszą te ciała do kostnicy. W skrzyniach, po parę ciał w jednej skrzyni, tam się je zrzuca na pryzmę. Tam już nie ma majestatu śmierci. Tam śmierć jest zjawiskiem codziennym. Towarzyszy wszystkim w przeróżnych okolicznościach, więc tam nie ma szacunku dla zwłok. Te ciała zrzuca się na pryzmę, ale któregoś dnia kołodziej wśród zmarłych więźniów znajduje swego przyjaciela, tego Mariana Kajdasza, z którym chciał się dostać do wojska we Francji, z którym trafił do Auschwitz. I jedyne, co może zrobić, to wziąć to ciało na ręce i delikatnie złożyć na tej pryzmie trupów. Zostaje w obozie sam, zostaje bez przyjaciela. Zostaje ze świadomością, że każdy może tam zginąć. Potem ma bardzo ciężki obozowy żywot. On w ogóle jest takim przykładem, że ktoś przeżył obóz cudem. Trafia do komanda w Harmężach pod Oświęcimiem, gdzie jesienią oczyszcza stawy. Stojąc przez cały dzień po kolana, czasem po pas w wodzie, zanurzając ramiona. Przeziębienie, jakiś stan chorobowy, że puchnie do tego stopnia, że nie można zdjąć z niego obozowego ubrania, a też się dusi. Trafia do szpitala, lekarze z konspiracji obozowej odratują go cudem. Potem ktoś sprawia albo coś sprawia, że obozowe szczęście się do kołodzieja uśmiecha. Ktoś poznaje się jego na jego talencie plastycznym i kołodziej trafia do podobozu Auschwitz w Blachowni Śląskiej. Tam jego praca polega na tym, że rysuje plany zakładów przemysłowych, które obrastają Śląsk i Auschwitz, bo Niemcy postanowili wykorzystać darmową siłę roboczą na rzecz niemieckiego przemysłu. Kołodziej ma kontakt z konspiracją. Rysując te plany, kopiuje je. I te plany przekazywane są Armii Krajowej. Wpada na tej działalności, gestapo prowadzi brutalne śledztwo, Kołodziej trafia do więzienia w Opolu. Śledztwo prowadzone jest w kierunku szpiegostwa. No wiadomo, że grozi mu za to kara śmierci, bo innej praktycznie nie ma. On ma w tym momencie 19 lat. I drodzy Państwo, w więzieniu w Opolu Kołodziej spędza kilka miesięcy w oczekiwaniu na wyrok śmierci. Jest to mało komfortowe oczekiwanie, ale wyobraźcie sobie, że on w tych warunkach odzyskuje siły, nie tylko fizyczne, również psychiczne. Okazuje się, że pobyt w więzieniu w oczekiwaniu na wyrok śmierci jest dużo bardziej komfortowy niż pobyt w Auschwitz, bo sytuacja więźnia jest dużo lepsza niż sytuacja więźnia obozu koncentracyjnego. Żeby trafić do więzienia, trzeba popełnić przestępstwo, trzeba być o nie przynajmniej podejrzanym albo już skazanym. Do Auschwitz można trafić przez przypadek, dlatego że się jest polskim patriotą, dlatego że się nie wykonało jakichś zarządzeń okupacyjnych, często drobnych, dlatego że nasza działalność została uznana za sabotaż, a znamy przypadki, że mieszkańcy Oświęcimia i okolic trafiali do obozu, bo padł im koń i to, że koń padł w sposób naturalny, zostało uznane za sabotaż. Albo można trafić zupełnie z przypadku, z łapanki. I wpada się w czarną dziurę, w której nie ma się żadnych praw, a ciągle odczuwa się zagrożenie, w przeciwieństwie do celi więziennej, bo za więźnia w więzieniu odpowiada państwo. Za więźnia w Auschwitz i w innym obozie koncentracyjnym nie odpowiada nikt. Więzień w więzieniu, mający wyrok, ma perspektywę, wie, kiedy skończy odbywać karę, czyli ma nadzieję. Więzień w Auschwitz nie ma takiej perspektywy.
On nie wie, na jaką karę został skazany, jak długo będzie tam przebywał. Nie ma nadziei, bo nie ma sposobu na wyjście z obozu. Więzień w więzieniu czuje się w miarę bezpiecznie, bo odpowiada za niego państwo. Jest w miarę regularnie i dobrze żywiony. Więzień w Auschwitz nie zna dnia ani godziny. Odczuwa ciągłe zagrożenie. To jest paradoks, który być może najlepiej uzmysławia, jak potwornym tworem były obozy koncentracyjne. I podobnie potwornym tworem były sowieckie gułagi. To bardzo podobne systemy stworzone przez państwa totalitarne, w którym człowiek, jednostka traci znaczenie. Można się z nim nie liczyć. Pilecki powie, że brakuje słów na opisanie świata Auschwitz, bo to jest inny świat. I to, zauważcie państwo, że wielki polski pisarz Gustaw Herling-Grudziński dojdzie do tego samego wniosku, opisując świat sowieckich gułagów. Swoją rewelacyjną książkę też nazwie Inny Świat. Ale wracajmy do Kołodzieja. Kołodziej w tym więzieniu odżywa. Rzeczywiście zostaje skazany na karę śmierci i paradoksalnie znowu zostaje odesłany do obozu Auschwitz-Birkenau na wykonanie wyroku. W 1944 roku zostaje umieszczony w jednej z cel bloku 11, bloku śmierci. Co dwa, co trzy dni cele się otwierają i wyczytywane są kolejne numery więźniów, którzy idą na egzekucję. Kołodziej siedzi w jednej z takich cel, co dwa dni, co trzy dni przeżywa ten moment ostateczny, czekając, aż jego numer wywołają. Ale mijają tygodnie, Kołodziej dalej zostaje w celi. Mija miesiąc, Kołodziej żyje. Dwa miesiące, Kołodziej żyje. Trzy miesiące, Kołodziej żyje. Kołodziej w oczekiwaniu na wykonanie wyroku śmierci przesiedział w celi bloku 11, bloku śmierci, kilka miesięcy. W końcu koledzy z obozowej konspiracji o proweniencji armii Akowskiej tak kombinują, że udaje im się jesienią 1944 roku wyrwać Kołodzieja z celi śmierci i dopisać do transportu, który wiezie więźniów Auschwitz na zachód, do innych obozów koncentracyjnych przed nadciągającym frontem. Kołodziej finalnie trafia do Mauthausen, ciężki obóz na terenie Austrii, waży 34 kilo i tam doczekuje wyzwolenia w maju 1945 roku. Po kilku miesiącach, kiedy nabierze sił, wraca do kraju. Po krótkim epizodzie z komunistyczną służbą bezpieczeństwa, której też się specjalnie nie podobał, studiuje w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, kończy te studia, poznaje między innymi Andrzeja Wajdę i wyjeżdża na północ. Najpierw mieszka w Gdyni, potem w Gdańsku, pracuje w teatrze, jest scenografem absolutnie wybitnym, jednym z największych polskich scenografów, nie tylko teatralnych, bo pracuje też przy największych polskich filmach, przy wielkich serialach, z najlepszymi polskimi reżyserami. Jest absolutnie uznanym człowiekiem świata sztuki i on się w tym świecie sztuki zupełnie zagłębia. On się oddaje temu światu sztuki. Zapomina o Auschwitz. Nie złoży relacji, nie odwiedzi byłego obozu, nie utrzymuje kontaktów z byłymi więźniami, których może znać. Wypiera ten świat Auschwitz ze swojej świadomości na pół wieku. I dopiero kiedy przechodzi na emeryturę w 1992 roku doznaje wylewu krwi do mózgu. Jest częściowo sparaliżowany. Lekarz radzi mu podjąć rehabilitację i żeby w ramach tej rehabilitacji przenosił ziarnka ryżu z kubki na kubkę. Dla Kołodzieja to jest zajęcie mało mądre, mało twórcze, więc odrzuca ten pomysł. Ale żona albo syn przywiązują mu albo przylepiają plastrem do palców kikuty ołówków.
I kołodziej zaczyna rysować na takich bardzo małych karteczkach, żeby ćwiczyć ręce, żeby się rehabilitować. I co to za obrazy wychodzą ze świadomości kołodzieja, czy bardziej z podświadomości kołodzieja? Otóż zaczyna rysować świat Auschwitz. Zaczyna rysować obozowe historie, te, które wyrzucił ze swojej świadomości na długie pół wieku. Wyobraźcie sobie Państwo, że z czasem jego stan się polepsza, małe karteczki zamienia na większe, większe na płachty papieru, ale jak zaczął rysować w 1992 roku, tak nie przestał rysować do śmierci. I kiedy już brakowało mu sił, rysował leżąc na stole albo na podłodze. I z tych rysunków powstało olbrzymie dzieło, które nazywa się Labirynty. Zbysiu, podrzuć mi tytuł. Niech będą Labirynty. Możecie to Państwo obejrzeć w podziemiach kościoła franciszkanów w Harmężach pod Oświęcimiem. To miejsce nazywa się Centrum Świętego Maksymiliana. W tym miejscu, gdzie kołodziej o mało nie stracił życia pracując tam przy oczyszczaniu stawów, znalazł po latach miejsce, które stało się godne jego świadectwa. I tak najpierw poprosił tych franciszkanów o fragment piwnicy, a potem co roku prosił o kolejny fragment. W ten sposób wypełnił całe piwnice. Zajął je olbrzymią wystawą, która jest moim zdaniem czymś absolutnie wybitnym, wyjątkowym i jedynym. Jeżeli chcecie Państwo odczuć, czym był Auschwitz i kim był człowiek w Auschwitz, to nie zobaczycie tego zwiedzając przez kilka godzin Państwowe Muzeum, ale zobaczycie to i odczujecie na tej wystawie w Harmężach. Koniecznie, jeśli będziecie mieli możliwość, zobaczcie. Kołodziej był scenografem, więc to nie tylko rysunki. On zaaranżował całą przestrzeń. On też wymyślił, że chce, aby częścią tej wystawy była urna z jego prochami. I tak się stało. Więc zachęcam. Kołodziej zostawił świadectwo. Kołodziej nigdy nie utracił człowieczeństwa. I tak przeciwstawił się złu Auschwitz. Inną postacią, która dokonała wyłomu, jest ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Kiedy trafia do Auschwitz wiosną 1941 roku, ma 40 kilka lat. Na warunki obozowe jest człowiekiem starym, bez szans na przeżycie. Rzeczywiście jest słaby fizycznie, więc szybko podupada na zdrowiu, bo ciężka praca mu raczej w tym nie pomaga, a ponieważ jest księdzem, trafiają mu się najgorsze warunki. Ale nigdy nie traci nadziei i nigdy nie traci z oczu innych więźniów, którzy dla niego są ludźmi. Ja poznałem dwie osoby, którym on ocalił życie. Jedną z tych osób był Franciszek Gajowniczek, ja zaraz o tym epizodzie opowiem szerzej, więc to naturalne, że Gajowniczek jest jedną z tych, którym ocalił życie, ale drugą z tych osób jest Wilhelm Żelazny, wtedy młody chłopak, 22-letni Ślązak, dla którego codzienne bytowanie w obozie było tak nieznośne, że zaczął rozmyślać o samobójstwie, bo uznał, że śmierć daje wyjście z tego kieratu auschwitzowego, w którym nie ma nadziei. Na szczęście zwierzył się z tego planu koledze. I ten kolega miał dojście do Maksymiliana Kolbe. I poprosił franciszkanina, by porozmawiał z tym Wilhelmem Żelaznym, żeby odwiódł go może od tego zamiaru. Kolbe się zgodził. W pewną niedzielę odbyli długi spacer po obozowej alejce. Modlili się razem, odmawiali różaniec. I Kolbe wmawiał temu młodemu Wilhelmowi Żelaznemu, że ty musisz żyć, ty będziesz żył, bo życie ma wartość.
Na koniec tej rozmowy podarował mu różaniec, który przemycił do obozu z więzienia warszawskiego. Mówiąc mu, że jak módl się codziennie na tym różańcu, jak ci się polepszy, to mi go zwrócisz. Może kto inny będzie w większej potrzebie. Kiedy chciał oddać różaniec ojcu Maksymilianowi, już to było niemożliwe. Drodzy Państwo, jest rok 41. Władze obozowe robią wszystko, żeby uniemożliwić ucieczki. Wymyślają perfidny system karania, odpowiedzialność zbiorową. Za ucieczkę jednego więźnia wyznacza się na śmierć 10, czasem kilkunastu innych więźniów, najczęściej kolegów uciekiniera z bloku albo z grupy, z komanda, czyli z grupy roboczej. W ten sposób próbuje się przeciwdziałać temu, żeby informacje o tym, co dzieje się w środku obozu, wydostały się na zewnątrz. Nie zawsze to jest skuteczne. Jesienią, pod koniec kwietnia, wiosną, pod koniec kwietnia 1941 roku ucieka jeden z więźniów. Odbywa się karny apel i wtedy po raz pierwszy zostaje zastosowana zasada odpowiedzialności zbiorowej. Komendant przechadza się wśród więźniów wyprężonych w postawie na baczność i delektuje się swoją władzą. On wskazuje, kto wystąpi. Ci więźniowie jeszcze nie wiedzą, co znaczy być wskazanym, co znaczy być wybranym podczas takiego apelu. Jeszcze nie mają tej świadomości. Wiedzą, że będą ukarani, ale nie wiedzą jak. Jak się zachować? Spuścić wzrok, czy wręcz przeciwnie, patrzeć temu wybierającemu panowi życia, panu życia i śmierci, patrzeć prosto w oczy. Nie da się schować, nie da się uciec przed tym, co ostateczne. Hess wybiera 10 więźniów. Trafiają do celi w bloku 11, w bloku śmierci, który pełni rolę obozowego więzienia i nie dostają ani napojów, ani pożywienia. Umierają w mękach, śmiercią głodową. Wieść o tej okrutnej karze rozchodzi się po obozie i na tym zależało komendantowi obozu, bo chciał uniemożliwić ucieczki. Ale w kilka miesięcy później, w czerwcu 1941 roku, znów ktoś ucieka z obozu. Odbywa się podobny apel. Znów wybiera się 10 więźniów na śmierć głodową. Ci wybierani tym razem już wiedzą, co ich czeka, bo wiedzą, jak skończyli poprzedni. Trafiają do celi w bloku 11, w podziemiach bloku 11, ale okazuje się, że po 3 dniach uciekinier zostaje schwytany. Trafia ponownie do obozu. Jak myślicie Państwo, tych 10 wypuszczono? Nie. Nie. Tych 10 umarło śmiercią głodową, straszną śmiercią głodową, mimo że ustała przyczyna ich ukarania. Jest koniec lipca 1941 roku. Znów ucieka z obozu więzień. I znów karny apel. Tymczasem komendanta nie ma w obozie, bo jest w Berlinie, gdzie dowiaduje się o wielkich wyzwaniach, które przed nim stoją, bo będzie musiał zorganizować masową zagładę narodu żydowskiego i stworzyć z Auschwitz centrum eksterminacji Żydów europejskich. W zastępstwie komendanta apel prowadzi kierownik obozu Karl Fritsch. Przechadza się między więźniami, wskazuje 10. I w którymś momencie jeden ze wskazanych mówi rozpaczliwie: mam żonę i dzieci. I błagalnie. No mimo wszystko zostaje odstawiony na bok wraz z innymi wybranymi i w tym momencie, że dzieje się coś nieoczekiwanego, co nie powinno się wydarzyć, ale się wydarza. Z szeregu
dobrowolnie występuje jeden z więźniów. Nędzny, wychudzony, zabiedzony, ledwo żywy, występuje samowolnie. Już za ten fakt powinien być ukarany. Nie można było samowolnie wystąpić z szeregu. Powinni go dopaść blokowi i kapowie i powinni go tam zakatować. Nie powinni mu pozwolić wystąpić z szeregu, ale on wystąpił i nikt do niego nie dopadł. Nie powinno się wydarzyć, ale się zdarzyło. I dalszy ciąg wypadków też nigdy nie powinien się wydarzyć. Wszystko poszło nie tak, jak w rutynie obozowej powinno pójść. Ten więzień samowolnie odzywa się do prowadzącego apel oficera Fritzsche, że chce pójść za tego, który ma żonę i dzieci. Więzień nie mógł samowolnie odezwać się do nawet najniższego rangą SS-mana, a co dopiero do oficera. I w tym momencie ta scena powinna zostać zakończona, ale nie została. Prowadzący apel oficer SS wchodzi w dialog z więźniem. To było niemożliwe, to się nie powinno zdarzyć. Wchodzi w dialog używając określeń nie ty świnio, ty psie, tylko używając formy grzecznościowej. Pan, za kogo pan chce iść? Za tego, który ma żonę i dzieci. Czyli ten człowiek, którego życie pozornie się nie liczy, który jest na granicy życia i śmierci, który wygląda nędznie i tak samo się pewnie czuje, w oczach tego SS-mana odzyskuje ludzką twarz, odzyskuje godność, staje się panem. Ten człowiek, który ma jako broń tylko swoją wiarę i wolę, przejmuje panowanie nad tą sceną. To się nie powinno wydarzyć, ale wydarza się. I co się dzieje dalej? Też coś, co nie powinno się wydarzyć. Otóż ten SS-man ulega woli więźnia. W normalnych warunkach pozwoliłby ojcu Kolbe dołączyć do tych wybranych na śmierć, a gajowniczka zostawiłby dalej w tym gronie. Obaj by poszli na śmierć, żeby zniweczyć tę ofiarę, żeby uczynić ją niemożliwą, żeby odebrać pozostałym więźniom jakąkolwiek nadzieję, że przyzwoite ludzkie zachowanie może coś w tym miejscu, w tym piekle na ziemi znaczyć. Ale tymczasem kierownik obozu Fritzsche zgadza się na to, aby gajowniczek wstąpił do szeregu żywych. Czyli przyjmuje ofiarę ojca Kolbe. Ojcu Kolbe udaje się ocalić życie. Franciszka Gajowniczka. Apel się kończy. Wybrani więźniowie trafiają do celi w podziemiach bloku 11. Jest koniec sierpnia, koniec lipca 1941 roku. Z relacji świadków wynika, że z tej celi potem słychać modlitwy, słychać pieśni religijne śpiewane przez skazanych. Potem one słabną, z każdym dniem słabną, słabną. Z tej grupy skazanych ostatni umiera ojciec Kolbe. 14 sierpnia 1941 roku. Świadkowie tej wybiórki, tego apelu powiedzą, że nie sam fakt ocalenia gajowniczka przez ojca Kolbe, on sam w sobie już jest niezwykły, ale że ta scena, to, że słaby więzień potrafił narzucić swoją rolę i wolę i odwrócić zaplanowany przez niemieckich nazistów porządek, to natchnęło ich taką nadzieją, że wielu pozwoliło przeżyć obóz, bo uwierzyli na nowo, że jest jakieś wyjście z tej beznadziejnej sytuacji, że można inaczej, że można w drugim więźniu widzieć człowieka.
że nigdy nie jest tak, że życie jest bez wartości. I nigdy nie jest tak, że są sytuacje, z których nie ma wyjścia i że można godnie. Jest naprawdę wiele relacji potwierdzających niezwykły wpływ na psychikę więźniów tej ofiary ojca Kolbe. Nie tylko dla gajowniczka, bo dla gajowniczka może nawet ta ofiara stała się po części przekleństwem. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że wielu więźniów miało do gajowniczka pretensje, że tak wspaniały człowiek oddał za niego życie. A gajowniczek zaczął odczuwać wielką presję, by ocalić swoje życie po to, by ofiara ojca Kolbe nie poszła na marne. I jemu było trudniej w obozie. 2-3 razy trudniej, bo miał świadomość, że musi chronić swoje życie. Bo miał też świadomość, że ma gdzieś tam jeszcze żonę i synów. On to życie ocalił. I wraca do Warszawy. To twardy człowiek, zawodowy wojskowy. Gonił bolszewika w 20 roku. Też niesamowity życiorys. Wraca w nadziei do Warszawy, że odnajdzie żonę i synów i odnajduje na cmentarzu. Dwaj jego synowie zginęli od sowieckiej bomby w styczniu 1945 roku, tuż przed powrotem gajowniczka. Czy to nie perfidia historii? Jak ten człowiek, ile taki człowiek może znieść? Żona przeżyła, ale stracił dwóch synów. Jak żyć? Gajowniczek wycofuje się z aktywnego życia, wyjeżdża na Dolny Śląsk, osiada w Brzegu, jest skromnym urzędnikiem, znajduje radość w pielęgnowaniu róż, ale po 20 latach jego życie zmienia się diametralnie. Kiedy zaczyna się proces beatyfikacyjny ojca Kolbe, gajowniczek stanie w centrum zainteresowania. Będą przyjeżdżać dziennikarze, będzie się robić programy telewizyjne. Trafi na ludzkie języki. A ludzie są, jacy są. Jak nie wiedzą, to sobie dopowiedzą. Więc zaczynają krążyć plotki o tym, że gajowniczek się rozpił, że się rozwiódł, że nie jest warty tej ofiary, którą poniósł ojciec Kolbe. A gajowniczek żyje skromnie i uczciwie. I dzielnie znosi te pomówienia. Staje się po części takim niewolnikiem świętości, bo wie, że musi żyć godnie. Ja go spotkałem na rok przed jego śmiercią i w ten sposób mniej więcej żeśmy rozmawiali. Takie odniosłem wrażenie. Był niewolnikiem świętości, ale nie miał pretensji o tę świętość. Był po prostu ocalonym przez ojca Kolbe, który życie zniósł i zniósł wszystkie ciosy. Drodzy Państwo, obóz Auschwitz się zmienia, bo ciągle ma nowe funkcje. Może jeszcze o Pileckim zanim o tych nowych funkcjach. Więc mamy dwie osoby, było ich więcej, każdy na swój sposób, na swoją miarę, które przeciwstawiły się skutecznie złu Auschwitz. Przeciwstawił się też Witold Pilecki. Pilecki przybył do obozu z misją wywiadowczą. On był żołnierzem, realizował zadanie. Kiedy dał się pojmać w Warszawie w łapance, trafi akurat do Auschwitz, ale na to liczył i trafił. I okazało się, że ledwo uratował życie, bo to było miejsce, w którym nie można było niczego przewidzieć. Ale też Pilecki nigdy nie stracił wolnościowego spojrzenia. Zawsze drugi więzień był dla niego człowiekiem. Czy był silny i miał w obozie dobre funkcje, czy dobrą pracę, czy był słaby, zmuzułmaniany, na granicy życia i śmierci, zawsze był człowiekiem.
a nie konkurentem, tak jakby chcieli nadzorcy obozowi. Bo kiedy na co dzień konkurujesz z drugim więźniem o wszystko, o kawałek chleba, o pół chochli więcej zupy, to jesteś sam. A kiedy przestajesz być sam i zaczynasz mieć kolegów, to jest trochę łatwiej, bo nawet jak fizycznie jest trudno, to ktoś cię pocieszy. A jak jesteś w grupie, to się stajesz niebezpieczny dla systemu, bo kiedy ta grupa nastawia się na to, żeby pomagać innym, to w Auschwitz było niepojęte, bo tam trzeba było walczyć tylko o siebie i o przetrwanie, o swoje życie, o zachowanie tego życia. A żeby pomagać innym, odwraca się porządek zaplanowany przez niemieckich nazistów porządek. I Pilecki tworzy obozowy ruch oporu. To się nazywa Związek Organizacji Wojskowej, ale na celu ma nie tylko militarne plany, czyli ewentualne wyzwolenie obozu od wewnątrz, ile głównym zadaniem, poza jeszcze dostarczaniem informacji o tym, czym jest obóz koncentracyjny na zewnątrz, to głównym zadaniem jest zorganizowanie samopomocy więźniarskiej. I Pileckiemu się to wszystko bardzo skutecznie udaje. Jest sprawnym konspiratorem. W miesiąc po tym, jak trafił do obozu, wysłał na zewnątrz, dzięki kontaktom z ludnością cywilną, pierwszy meldunek. I ten meldunek w kilka miesięcy później dotarł do Londynu. Czyli już wiosną 1941 roku wolny świat wiedział o zbrodniach w Auschwitz. I nic z tą wiedzą nie robił. A ludzie ginęli. A Pilecki i jego towarzysze ryzykowali życie, żeby zdobyć kolejne informacje i kolejne informacje słać i słać na zewnątrz i alarmować. Z czasem okazuje się, że ta obozowa konspiracja świetnie się rozwija i może coraz więcej. Konspiratorami są lekarze z obozowego szpitala. Okaże się z czasem również, że jeden z najbardziej znaczących funkcyjnych więźniów, niemiecki kryminalista oznaczony numerem 2, Otto Kissel, też zostanie członkiem konspiracji obozowej, czyli Armii Krajowej, i ucieknie razem z polskimi towarzyszami z obozu i wyniesie meldunki o tym, o zbrodniach niemieckich w Auschwitz. Jest łatwiej funkcjonować dzięki działalności Pileckiego. A to, co najistotniejsze, to przygotowanie raportu o tym, czym jest obóz koncentracyjny i zbieranie informacji. Bo zwykły więzień jest tak znękany obozową rzeczywistością i pracą ponad siły i tym wiecznym zagrożeniem śmiercią i chronieniem się przed tym, co nieuchronne, nie da się uchronić przed chorobami zakaźnymi szerzącymi się w obozie z powodu fatalnych warunków. Więc patrzy tylko na wycinek obozowego świata, a Pilecki stara się ogarnąć cały ten świat, bo musi wiedzieć o obozie jak najwięcej i zbiera informacje z różnych miejsc tego obozu. Więc ten raport, który Pilecki przygotuje po ucieczce z obozu, po udanej ucieczce, będzie pewnym fenomenem. On do dzisiaj jest fenomenem. Bo relacja Pileckiego nie ma takiej drugiej, nie ma tak drugiego ważnego dokumentu świadka, jak raport Pileckiego. No może jeszcze raport Edwarda Ciesielskiego, który razem z Pileckim uciekł i też napisał raport. I Jana Redzeja, trzeciego uciekiniera, który też szczęśliwie uciekł z nimi z Auschwitz i też sporządził raport o Auschwitz. Te trzy dokumenty są najistotniejsze. Dlaczego? Bo ci ludzie byli przygotowani, zbierali informacje, realizowali zadania wywiadowcze, dowiadywali się jak najwięcej o tym świecie i opisali to praktycznie zaraz po ucieczce z obozu. Na świeżo, kiedy pamięć jeszcze świetnie funkcjonowała i wszystkie te obrazy były żywe. I to jest świat prawdziwy, nakreślony przez świadków. O Pileckim wam nie będę więcej opowiadał, dlatego że mamy film, który opowiada o jego historii trochę. Natomiast opowiem wam jeszcze
żebyście pełnię tego zła na ziemi pojęli. Bo obóz pełnił tę funkcję izolacyjną dla Polaków, w ramach której życie ludzkie było bez wartości, można było człowieka zakatować, zgnębić tylko dlatego, że był Polakiem. Potem obóz stał się, a jednocześnie nawet, obozem pracy, który dostarczał tysiące rąk dla niemieckiego przemysłu. Ludzi tych wykorzystywano bezwzględnie po to, żeby przemysł mógł funkcjonować i się rozwijać. Wykorzystywano ich niewolniczą pracę. Ale od wiosny 1942 roku rozbudowujący się ciągle obóz, już teraz kompleks obozowy Auschwitz-Birkenau, zaczyna pełnić rolę centralnego ośrodka zagłady narodu żydowskiego. Do obozu zwożeni są Żydzi z całej Europy po to, by tu zginąć. Taki jest zamiar. Ale Niemcy są przebiegli. Organizatorzy zagłady są perfidni. Nie informują tych Żydów, że jadą na śmierć. Informują ich o tym, że zostają przemieszczeni do innego miejsca, gdzie będą żyć i pracować. Więc ci ludzie biorą z sobą to, co najcenniejsze. Ja nie będę mówił z głowy, bo mam swój tekst, który wykorzystałem w jednym z odcinków podcastu i chciałbym go Państwu odczytać, bo lepiej nie zrozumiecie perfidii i pewnej beznadziei, skali zła, jaką był ten obóz koncentracyjny i zagłady. Jeżeli Państwo pozwolicie, to ja parę minut Wam zajmę już nie żywym słowem, ale czytaniem. Mam nadzieję, że to jednak będzie też dla Was znośne. Wyobraźcie sobie, że jest rok 44, połowa roku 44. Niemcy ponoszą klęski na całym froncie, cofają się i w tym czasie rozpoczynają wielką akcję zagłady węgierskich Żydów. W ciągu 7-8 tygodni wymordują ponad 400 tysięcy węgierskich Żydów. A jeszcze najpierw ich muszą zwieść do Birkenau. Spróbujcie podążać swoją wyobraźnią za tymi obrazami, które będę Wam przedstawiał. Jesteś gdzieś w Siedmiogrodzie, na jednym z punktów zbornych. W kilku walizkach lub tobołkach masz cały dobytek, a w odzieży pozaszywane to, co najcenniejsze, pieniądze i kosztowności. Powiedzieli ci, że będziesz przesiedlony w inne miejsce, gdzie zaczniesz nowe życie. Wokół ciebie tysiące innych z walizami i tobołami czekających na transport do nowego życia. Podstawiają pociąg z bydlęcymi wagonami. Rozumiesz, że wojna, trudności z taborem. Dobrze, że w ogóle jest transport, myślisz. Upychają was w wagonach, nadmiernie, przesadnie ciasno. Wydaje ci się jednak, że jakoś zniesiesz ten dyskomfort. Drzwi zatrzaskują się, ktoś zamyka je od zewnątrz. Pociąg rusza, potem staje, to znów rusza. Mijają godziny. Jest zaduch, brakuje powietrza. Kończą się zapasy picia i jedzenia. Są tu wszyscy. Mężczyźni jeszcze silni, matki z małymi dziećmi, starcy. Zdrowi i chorzy. Smród odchodów miesza się z potem i zapachem perfum. A potem i ciało. Bo najsłabsi zaczynają umierać. Ciała układacie na końcu wagonu, delikatnie, z należną czcią. Staracie się chronić dzieci przed widokiem martwych ludzi. Potem, gdy zobojętniejecie, będziecie rzucać ciała jedno na drugie, byle jak. Albo ciągnąć przez cały wagon, gdy zabraknie wam sił, by je przenosić. Nie będziecie się już przejmować wrażliwością dzieci. Po trzech dobach tej upiornej podróży ledwo żyjesz. Masz wszystkiego dość. Marzysz tylko o tym, by zaczerpnąć haust świeżego powietrza, łyk wody.
Jest noc, gdy pociąg zatrzymuje się na rampie obozu Birkenau, który oficjalnie nazywa się Auschwitz II. Słyszysz jakąś krzątaninę wokół wagonów, nawoływania, niemieckie komendy, ujadające psy. Metaliczny dźwięk otwieranej kłódki, zdejmowanych łańcuchów. Z hukiem rozsuwają się drzwi. Każą wysiadać. Tych, którzy nie mają siły, więźniowie w pasiakach wywlekają z wagonów. Gdy już wzrok przyzwyczai się do oślepiającego światła reflektorów, zobaczysz przed sobą gigantyczną stertę tysięcy walizek i tobołów, która przesłania horyzont. Po prawej majaczy wieża nad bramą. To brama śmierci, przez którą wtoczył się pociąg. Wokół zdezorientowanego tłumu na rampie setka SS-manów z psami. Wśród tłumu biegają więźniowie w pasiakach i wyrywają wam bagaże. Odnoszą je na stertę i wracają po kolejne. Zerkasz na lewo. Widzisz w oddali dwa kominy fabryczne, z których unosi się nie tylko gęsty dym, ale buchają też płomienie. Pociągasz nosem i czujesz gęsty, słodkawy, mdły zapach, który roznosi się po całej okolicy. Jeszcze nie wiesz, że to swąd spalonych ludzkich ciał. Niczego nie wiesz. Jesteś wykończony drogą, zdezorientowany jak ponad 2000 twoich towarzyszy ostatniej podróży. Masz wrażenie chaosu. Z czasem zorientujesz się, kto tym chaosem zarządza. Dostrzeżesz najwyższego rangą oficera SS w świetnie skrojonym mundurze. Jeśli będzie przystojny, o miłej powierzchowności i będzie się ciepło uśmiechał do tłoczących się ludzi, to będzie dr Józef Mengele, kapitan SS. Jeśli będzie podobnie przyjazny i zagada po węgiersku, to major Wiktor Capesius. Oni was uspokoją, by nie wybuchła panika. Oni zdecydują, gdzie się macie ustawić. Najsłabszym, dzieciom, kobietom, starcom, schorowanym każą stanąć po lewej, silniejszym po prawej. Powiedzą, że słabi jako pierwsi udadzą się do kąpieli i dezynfekcji, a potem już będą mogli odpocząć po podróży. Kolumna po lewej jest o wiele większa niż kolumna po prawej. Obie kolumny dzieli od siebie metr, czasem pół metra. To umowna granica między śmiercią a życiem. W Auschwitz często niezauważalna. Tu każdego dnia balansuje się na granicy życia i śmierci. Jeśli jesteś w kolumnie po lewej, ruszasz w stronę budynków z kominami, z których bucha ogień. Nie popędzają was, idziecie dobrowolnie. Myślisz, że podgrzewają wodę do kąpieli. W dużej sali każą wam się rozebrać do naga, a potem prowadzą do pomieszczenia, gdzie pod sufitem dostrzeżecie urządzenia przypominające prysznice. Zaczynacie się niepokoić, gdy jest już ciasno, zbyt ciasno, a SS-mani jeszcze kolbami upychają ostatnich. Zatrzaskują się hermetyczne drzwi. Ktoś z zewnątrz wrzuca puszki z trującym gazem, cyklonem B. Będziecie się dusić, umierać w strasznych mękach 20-30 minut. Ponieważ gaz rozchodzi się od podłogi, mocniejsi po plecach słabszych próbują wspinać się wyżej. Ale i oni umierają. Niemcy mają wszystko dokładnie policzone. By zabić 2000 ludzi, potrzeba 20 puszek cyklonu B. Puszka kosztuje 5 marek. Więc czasem próbują oszczędzać. Gdy wrzucą mniej puszek, będziecie umierać dłużej i w większych męczarniach. Kiedy znów otworzą drzwi i włączą wielkie wentylatory, ty już nie żyjesz. Gdzieś tam jest twoje ciało w kłębowisku innych ciał. Teraz Żydzi z Sonderkommando muszą wyciągnąć te ciała, by opróżnić i uprzątnąć komorę gazową, bo w kolejce do łaźni czekają kolejne transporty. Czasem nie udaje się zwłok rozplątać, więc odrąbują kończyny. Inni zonderowcy muszą wsadzić palce w każdy otwór ciała, by sprawdzić, czy nie ukryłeś kosztowności.
Jeśli masz złote zęby, wyrwą je obcęgami. Fryzjerzy golą włosy. Potem trafisz do pieca albo wrzucą twoje ciało na stos innych, spalanych na wolnym powietrzu w lasku za obozem Birkenau. Wszystko trwa kilka godzin. W fabryce śmierci, jaką stworzył Rudolf Hess, tyle mniej więcej czasu zajmuje likwidacja i utylizacja 2000 ludzi w jednym kompleksie krematoryjnym. A takie kompleksy są 4. Jeśli stoisz w kolumnie po prawej, trafisz do obozu. Może będziesz żył. O ile nie zatłuką cię okrutni blokowi na kwarantannie, nie powali choroba, nie zabije tyfus, nie wykończy głód i praca ponad siły. I o ile nie zabije cię świadomość, że tych z kolumny po lewej, twoich rodziców, twojej żony, twoich dzieci już nigdy nie zobaczysz. To jest ten najbardziej przerażający wymiar Auschwitz. I Niemcy pomyśleli zagładę w taki sposób, żeby jak najmniej mieć z nią wspólnego. Do obsługi zagłady wybierali Żydów, którzy trafiali do Sonderkommando. W pewnym momencie 800 osób było zatrudnionych w Sonderkommando przy obsłudze tego procesu zagłady, pomyślanego jak taśma w fabryce, gdzie wykonuje się kolejne czynności, a tym finalnym produktem są złote zęby, kosztowności wydobywane z ciał, włosy, kości. Wszystko miało być wykorzystane. I o tym też alarmował wolny świat Witold Pilecki. I jakoś z tą wiedzą nic nie zrobiono. Jeszcze tylko, może już ostatni, króciutki epizod pokazujący kolejny wymiar tego obozu, czyli tym razem tę ludność cywilną, która zdecydowała się z narażeniem życia pomagać więźniom obozu. Zofia Gabryś ma 16-17 lat, kiedy angażuje się w działalność konspiracyjną. Zostaje zaprzysiężona jako żołnierka Armii Krajowej, jest łączniczką, bardzo odważną. Działa w pobliżu obozu, kilka kilometrów od obozu, gdzie w warunkach zupełnie niesprzyjających konspiracji, gdzie nie ma dużych kompleksów leśnych, działa oddział partyzancki Armii Krajowej Sosienki pod dowództwem majora Jana Wawrzyczka. Człowieka, który jest bohaterem na miarę Witolda Pileckiego i tak samo jak Pilecki powinien być znany. Pod koniec 1944 roku w dużej obławie gestapo obozowego kilkunastu konspiratorów trafia do obozu. Zofia Zdrowak jest wieziona samochodem na pace, na której leżą zwłoki jej ojca, zabitego w akcji podczas obławy. I ona na to ciało patrzy, towarzyszy mu do samego obozu. Trafia do cel bloku 11, jest przesłuchiwana przez gestapo bardzo okrutnie. Po którymś przesłuchaniu jej ciało zostaje wrzucone do celi. Przerażone współwięźniarki wołają lekarza blokowego. Lekarz zagląda na nią i mówi coś takiego: zostawcie ją, niech spokojnie umrze. Ale dziewczyna nie umiera. Przeżyje. W połowie stycznia 1945 roku wyruszy w marszu ewakuacyjnym razem z ponad 60 tysiącami innych więźniów, pędzonych w zimowych, strasznych warunkach na zachód. I wciąż będzie żyła. Udaje się uciec z tego marszu śmierci, powrócić w rodzinne strony. Udaje się uniknąć zamordowania przez funkcjonariuszy NKWD, którzy widzą w niej wroga ludu. Udaje jej się przeżyć kilkadziesiąt lat w komunizmie, wychodząc za mąż za
kolegę z konspiracji i pracując na terenie byłego obozu w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Udaje się przeżyć, złożyć relacje i zachować świat Auschwitz w pamięci i opisać go dla nas. To przykład, na jakie niebezpieczeństwa byli narażeni mieszkańcy okolicy. I to zarazem przykład, jeden z wielu, jak piękną postawę prezentowali. Bo to nie są przypadki jednostkowe, kiedy ludzie, często prości ludzie, bo to byli robotnicy, rolnicy, górnicy i ich rodziny, kolejarze, wiedzieli, co jest dobre, a co złe. Nie pozwolili się skierować w złą stronę. Potrafili się utrzymać na tej ścieżce dobra, mimo że ona skutkowała tym, że wiodło im się o wiele gorzej, że cierpieli nędzę, często zostali pozbawieni całego dobytku i poniewierali się, żyjąc kątem u innych ludzi. A mimo to, cierpiąc taką nędzę, nigdy nie stracili z oczu, z horyzontu tych, którzy byli jeszcze bardziej nieszczęśliwi od nich. Tych, którzy jeszcze bardziej niż oni wymagali pomocy. I gotowi byli tę pomoc nieść z narażeniem życia. I mamy wśród tych społeczności, bo się często zastanawiałem nad fenomenem tego zjawiska, bo to nie są postawy jednostkowe, to jest postawa całej społeczności. Dzisiaj znamy z imienia i nazwiska 1200 osób, a to nie jest pełna lista, które z narażeniem życia pomagały więźniom obozu. 1200 osób. A w 1943 roku w Oświęcimiu mieszkało 4000 Polaków i kilkanaście tysięcy Niemców. I w tym niemieckim żywiole, w tym tak niebezpiecznym otoczeniu ci ludzie pomagali więźniom obozu. Więc wydaje mi się, że mieli dobrą opiekę. Tam było wielu fenomenalnych księży, kapelanów Armii Krajowej i związanych z konspiracją księży ziemi oświęcimskiej. I ci ludzie mieli naturalną podbudowę, naturalny dar oddzielania dobra od zła i pozostawania po dobrej stronie.